możesz już sobie, jak już tam jesteś, tam się czegoś tam trzymasz, na to już tam gdzieś dadzą przy tą książeczkę. To tam się śpiewa na rakaty Gabriela, bo to jest dość długie Gabriela. Zresztą nieraz radio Blitz przyjechało, nagrywało, to u tego radio nic nawet nie ma, bo jest program drugi klasyczny. I oni nagrali kiedyś całość akaty, to by tak to śpiewało. Wyszedł z tego jakoś. I ten Ławreszuk raz do mnie mówi przy wyjściu, że ale mi się solówkę odstawiło. No, to później było mu głupio. I takie, że dla mnie ma książki, dla mnie ma pieśni. Kanon pokutny świętego Andrzeja z Krety. Kanon pokutny świętego Andrzeja z Krety. Ten Przybyłowicz poszedł szukać na to. On chodzi do tych kapucynów, ale tam trzeba pójść dwa razy być, odebrać kartkę i pokój. No kartkę, że na godzinę taką. Tam jest organizowany, ale raz było tak, raz tak. Był taki kawałek, taki ksiądz. Taki z długą brodą? Nie, młody chłopak, i taki diakon tam i tego. Zapraszam na obiad. A potem mi powiedzieli, że zrezygnował z tej kapucyny. Jakaś dzielatka go uchowała, jak mi. Kameralnie. To wtedy jest.
Ale w kopule, a nie w spisku. Ale też chyba w kopule i na zrzucie. Się rozchodzi ten głos, jak te dziady na ławach leżą, to wyje to. A tutaj to się ten głos tak to... Wszystko jest po prostu po rusku, jak to mówią tu w Warszawie. Po rusku to, jak gdzieś pójdę, to musi być wszystko po angielsku. Jak gdzieś pójdę do Niemców, to musi być po niemiecku. No to wtedy jest jakaś satysfakcja, jakaś frajda, jakieś coś. No. Wielkie powieczerie. Gdzie to by było? Władysław Szołucha przedstawia. Wielkie powieczerie. Czytanie kanonu świętego Andrzeja Skrety. Naśladuj duszą zgiętą kobietę, przyjdźcie Pani do nóg Jezusa, aby On uleczył Ciebie, a Ty mogłaś prosto chodzić po ścieżkach Pana. Jeśli jesteś głęboką studnią, władcą, to wytocz dla mnie wodę z przeczystych Twoich żył, abym jak Samarytanka napił się i nigdy już nie pragnął, ale bowiem Ty wytaczasz strumienie życia. Siloamy niech będą dla mnie łzy Twoje, Władco Panie, aby mnie umyte zostały źrenice serca, i wiedział Ciebie w duchu przedwieczna światłości. Z czystej miłości zapragnąwszy pokłonić się drzewu życia, wielce błogosławiona stałaś się godną upragnionego, uczyni mnie godnym otrzymania wyższej chwały. Ciebie Trójco wysławiamy, jedynego Boga, święty, święty, święty jesteś Ojcze, Synu i Duchu. Gdzieś na jakiś pipi coś. Wielki kanon Andrzeja.
ściąganie się to jest. Pani Hida to... Воскресе из мертвых Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, преподобных и боголосных отец наших, и живо святых отца нашего, Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския, и святых, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского, преподобного Венедикта Нурсийского, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Ростислава Михаила Киевского, святителя Евсихимона, исповедника, епископа Лампса Киевского. Мы с вами, как и обещали, будем иметь панихиду за нашего дорогого отца Андрея. А также краткую панихиду будем иметь, а также будем молиться за Василия, за Бориса и за новоприставленного Николая. 29 марта скончался наш дорогой отец Андрей, который был в этом храме настоятелем 7 лет как священником. До того он служил здесь почти 20 лет протодиаконом. Так, он служил, И теперь так. Chrystusa Białystok. Święty Преосвященнейшего Григория, епископа Супрасского, и господина нашего, преосвященнейшего Паисия, епископа Горницкого, да помянет Господь Бог по царстве Своем, всегда на ней присное во веки веков, священство, диаконство, монашество и весь чин церковный, да помянет Господь Бог по царстве Своем, всегда на ней присно и во веки веков. И господина нашего, высокопреосвященнейшего Иакова,
архиепископа Белостоцкого и Гданского, злобу храни мои его паствою, да помянет Господь Бог во царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Создателей, благотворителей, жертвователей, братью и прихожан святого храма сего, да помянет Господь Бог во царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Боже, явишь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница твоя. Спасение дома за Хеву даровали.
сам благослови и дом сей, и в нем жить, хотяж ты страхом Твоим огради, и невредимых от сопротивных сохрани, и благословение Твое с высоты жилища Твоего не спасли им, и благослови и умножи вся благая в доме сем. Твое Боже, свежа миловать и спасатель, Боже наш, и Тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Господи, Боже наш, призвай ныне милостиво на молитву меня смиренного и достойного раба Твоего, и не спасибо брата Святого Твоего Духа на Елейсе, и освяти Его, якода будет во освящене месту всему и на нем сооруженную дому, и на прогнание всякие сопротивные силы сатанинских наверх. Ти Боже, благословляє і освящає всяческое Христе Боже наш, і Тебе славу досилає Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Отца і Сина і Святого Духа, покровлення води сіє священне, бігство да притвориться все лукаве, бісовствоє, дійство. Амінь. Спасибо! Śmieszne to było. A tu jest taki manastyr na Krucyni. Matka Boska, koniec świata. Czego? Krutyni, o, na Krutyni. To jakieś daleko. To daleko, to nie. Za daleko to też nie. A że to? Powinien dla dziewcząt, bo na torze w Zwierkach. Zrobiony on został 7 godzin wcześniej, wieczorem zagnieciony. Do roszczynu używa się mąki, drożdży, wody i soli. Dodaje się również wody święcone. Po zagniecieniu stoi 7 godzin. U nas też robimy bardzo dużo prosfor. Właśnie takiego sposobu robienia prosfor uczyłyśmy się w Rosji. Gdzieś robię bardzo dużo prosfor. Muszę to pokroić na kawałki, żeby później się dobrze rozmieszało. Prosfory
się lubimy, są z 10 programów najlepsze. Roszczyn był zrobiony z 4 kilogramów. Teraz zważę sól i wodę. Wieczorem, kiedy robiliśmy roszczyn, to było 4 kg mąki. No, my wodę ważymy też, więc 2100 g zimnej wody i 60 g soli. A teraz dodajemy resztę właśnie soli. 30 g soli, wody 1900 g i mąki 6 kg. Teraz zagniatając, trzeba wyczuć, kiedy dodać jeszcze wody lub mąki. Przy robieniu proswar bardzo ważna jest jakość mąki. To zależy właśnie od jakości mąki, zależy później wygląd proswory, bo proswory mogą się rozlać. Po prostu rozpływać się, dlatego że mąka jest niedobra. Jak również właśnie zagniatanie, ten moment po to, żeby wyczuć, w jakim, żeby nie zrobić ciasta zbyt suchiego i też, żeby nie było za bardzo rzadkie, bo wówczas też właśnie jest o wiele trudniej robić proswory. To jest właśnie najważniejszy moment, to zagniatanie, dlatego że jak ja zrobię zbyt rzadkie ciasto, później będzie, no wszystko od tego zależy, cały wygląd proswar. Na przykład jest różnica w cieście, jeżeli zrobię za rzadkie ciasto, a później dodam mąki trochę. Wówczas ciasto będzie inne, mimo że będzie miało taką samą konsystencję jak zagniecione właśnie od razu, dodając tylko wodę, nie dodając mąki później, jak gdyby nie zgęszczając za rzadkiego ciasta, niż jeśli ciasto jest gęste, dodajemy wodę. No, zadziwiające jest, no, zauważyłyśmy to właśnie z już lat praktyki przy robieniu proswór. Może to jest dziwne, ale takie właśnie, można powiedzieć, wręcz kilka łyżek wody ma bardzo wielkie znaczenie dla takiego ciasta. W klasztorze robimy też takie bardzo duże proswory na liturgię właśnie, którą odprawia biskup, kiedy agnes musi być duży. Zagniecione ciasto przykrywamy ścierką, ceratką. I ręcznikiem. I odstawiamy na pół godziny. I
po pół godziny, upływie pół godziny, możemy już zaczynać robić. Musimy już zaczynać robić. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас грешных. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Ініціалами Богородиці. Може теж бути з іконкою Богородиці або якогось святого. При нашому способі робіння просфор, малих просфор акурат, одразу по зробленні печонток влучиться вгору з долем. Цілу сприскуємо водою. Zimy one rosną tuż w cieple. Kiedy je wstawiamy do piekarnika, w którym jest ciepło, to półtorej godziny. Z tym, że jeśli rosną na piekarniku, nie jest zbyt tu gorąco, wówczas muszą trochę dłużej postać. I pieczy się od 6 rano do 1, 10 kg.
przykrywa się ściereczką i ceratką po to, żeby nie zaschło. Modlitwa chyba jest tutaj najważniejsza. Prosfora to przecież chleb liturgiczny, czyli chleb, który później przeistoczy się w ciało Chrystusa. Jeżeli ta prosfora jest tylko jak pewno wyjęta tylko cząsteczka, czyli później oddana do spożycia dla wiernych, to ten pęcherzyk w środku no, jak gdyby nie ma znaczenia. Natomiast do prosforki, z której będzie wyjęty agniec, no, to ma znaczenie, dlatego że no, jak będzie w środku puste, to automatycznie wrzątków wrzucić, gotować, dodać trochę mąki, mieszać, zrobi się kleik, potem wykłać to na talerz, i na to do pareczki z cebulką i to się ten muszczy trochę ma po brzegach. Można też na koszteczkę. Dawaj. I pod te święta właśnie, jak już tak to oleju można sobie zaskrawić, cebulką rozlać to potem. Jak jakaś kasa będzie na święta? Ja już jem święta te prawosławne, bo tak, makaronik też to jest z mąki. Można tutaj wcześniej było do gorącej wody wrzucić starte ziemniaki, nie na placki, tylko do gotowania. I to się nazywa tak zwany kleik. Wylać to w postaci lejącej na talerz głęboki. Na to zaskwarzenie z patelni. To się, co jest, to rozlewa. O, ty, no przecież makadana, to nic nie mówi, no. Ja się do tego zasnęłam. No to i trzeba tam burz. No, to się właśnie. Dobrze. Przesnęłam na parę minut. No przez ten tak chrapał, Boże, jaką chrapię. Ten przybyłowicz? Ale strasznie, jak piła jakaś kurczę mechaniczna i oczywiście jak każdy chrapat się wypiera, że to nie on. Będziesz u Państwa Katarzyny i Piotra Panfiluk w domu na Starym Gościńcu w Cieszynie. Czom Stary Gościniec. Tak, to jest ten przybyłowicz, który chrapie. Mój ojciec chrapał, Boże. Całe życie mi chrapacze przecież tak było. Zdyszek chrapał. Dobre czasy, to ja się dosłownie przeniosłam do powiedziałam, albo się rozwodziły, albo się dostali. Ksiądz Jerzy Tafiluk, to ja to znam, tak, Tafiluk. Pytanie o powołanie w ogóle to jest takie najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać dla mnicha. W moim przypadku to taka potrzeba ducha. Wszystkie klasztory na całym świecie prawosławne one wyglądają tak samo. I w wszystkich tych klasztorach jest jedna reguła. Samo może miejsce jest różne. Natomiast życie klasztorne wszędzie na całym świecie w klasztorach prawosławnych jest takie samo. Dlaczego tutaj jako miejsce jest to miejsce odosobnione? Nie w mieście, nie przy mieście nawet. Słowo, które się mówi, bo rano się przecież jeszcze nikogo nie spotyka, to jest wezwanie kapłana do modlitwy, pierwszy wozgłos tak zwany i my zaczynamy śpiewać chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. Jest dużo pracy fizycznej, a dla osoby młodej to dosyć ważne i dobrze się śpi i kiedy się ma zajęcie i nie ma jakichś myśli o tym, co się zostawiło, a co by było, gdyby mnie nie było w klasztorze, co bym teraz robił, co mógłbym robić. Ale i tam jest jeszcze taki powód, no my akurat u nas ukośnie z tego się utrzymujemy. Ale się spieprzyła. One są za grosze tam po 15 czy po ile. No ja nie wiem, jak to się spieprzyła. One mają taką żywotność. Może jakąś srebrną kupimy, czy coś, nie wiem. One są tanie, ale czemu to tak... No. Był synem króla perskiego, w młodym wieku około 18 lat ustąpił do klasztoru na pustyni. Po krótkim czasie patrzy stamtąd na pustynię. Żył na pustyni sam, nikogo nie widząc i nikogo nie widząc.
gdzie przez 60 lat. Tą historię jego znamy od świętego Pofnucego, który spotkał świętego Onufrego na tej pustyni dzień przed jego śmiercią. I święty Pofnucy pochował świętego Onufrego. Grób świętemu pokopał według żywotu jego, według tej historii. Zobacz, wszystko się kurczę psuje. To mi się wczoraj wystraszyło, wiesz, ja tak chodzę, patrzę, kurczę, tam ciemno, no to przecież wiem jak ciemno, to trzeba wiesz, bo to już jest tam las, no, to po prostu się spieprzyło, no. No dobra, na razie, no. No, cześć. Ojcowie kościoła mówią, że świat trzyma się na modlitwie. Dzięki fizyce, dzięki temu, że Ziemia się cały czas obraca, możemy śmiało powiedzieć, że na Ziemi ta modlitwa jest cały czas. Kiedy gdzieś jest noc i nawet ci mnisi śpią, gdzieś jest dzień i tam czy mnisi pracują, czy mnisi to są takie, wiesz, że także ta modlitwa na, trwa ciągle. Natomiast do sieci kiedy już się nikt włącza. Nie będzie się modlił, bo wtedy zajdą ciężkie czasy na nas wszystkich. No. Właśnie. To jest zupełnie inny świat, ciężko to przekazać. On ma taki swój rytm i ten rytm jest, no ja myślę, że najbliższy naturze człowieka, tej pierwotnej jeszcze z raju. Dlatego nawet ludzie świeccy, którzy tutaj przyjeżdżają, bardzo dobrze się tu czują. Święty Onufry, żyjąc na pustyni, nie miał wody pod bokiem, musiał tej wody szukać i kiedy on znalazł takie lepsze źródło, okazało się, że do tego źródła musi iść dzień drogi. No to logiczne myślenie jest następujące, poprowadzę się bliżej. I kiedy szedł już z takim zamiarem, żeby usiedlić się przy tym źródle, zobaczył, że z tyłu za nim idzie jakiś człowiek. Więc on poczekał chwilę, okazało się, że to jest anioł, który zapisuje każdą kroplę potu, którą człowiek przelewa w trudzie jakimś. Każde jakieś nasze wyrzeczenie, umartwienie się, tak zwany podwig. Niekoniecznie taki nawet duchowy, tylko nawet fizyczny, kiedy my pracujemy, kiedy trudzimy się dla swoich bliskich, dla rodziny. I kiedy święty Onufry przekonał się, że to wszystko jest spisywane, postanowił wrócić z powrotem na te swoje miejsce, żeby nie tracić tej nagrody później, która za to oczekuje. I chodził przez długie lata po tej pustyni, po tą wodę, tam z powrotem, cały dzień. Dopiero po jakimś czasie, to jego właśnie taką pokorę w tym, Bóg sprawił, że przyjechał. Tej piczarze wytrysnęło takie źródełko wody i wyrosło drzewo, które miało 12 konarów i każda ta gałąź dawała owoce tylko przez miesiąc. I ta droga ma lewy brzeg, ma prawy brzeg. Mnich to jest osoba, która przychodzi do klasztoru w celu takim, żeby zbawić sam siebie, a nie żeby zbawiać innych. Natomiast dzisiaj sytuacja, powiedzmy taka duchowa na całym świecie jest taka, że osoba świecka, ona poszukuje kontaktu zwłaszcza z mnichem, ponieważ on jest taką osobą zupełnie inną, rzadko spotykaną, która inaczej wygląda, ma inne podejście może do świata i do życia. Podejście, które ciekawi na pewno i którego można sobie coś tam czerpać. Do tego mnich, on jest takim, powiedzmy, wyrzutem sumienia dla świata, ponieważ ludzie ten świat widzi, jakim może powinien być, czy jakim mógłby być i zestawia to sam ze sobą. Każdy człowiek może przyjechać, popatrzeć, ile tu jest modlitwy, jaki tu jest spokój i porównuje to do życia swojego. No, tutaj przypomniało mi się, latarka świeciła bardzo słabo. Mam nadzieję, że bardzo by nie krzyczał. Pierwsza rzecz, jaka być może zwróciłaby jego uwagę, ale patrzę, że ona już tak słabo świeci, bo jest słabo naładowana. No to więc spróbują tam włączyć, nie dają ani szczęścia, które tylko odciągają nas od zajmowania się i bliźni, osobą drugą, której osobie tej drugiej. No, bo ona była wyładowana, ja myślę, cholera, idę i tu ciemno, i tu ledwie co widać. No, ale no to na razie. No będę usiwy, będę miał długą brodę. Mam nadzieję, że będę uśmiechnięty, zadowolony, szczęśliwy z tego, że przeżyłem tutaj tyle lat. Generalnie to się o tym nie myśli, co to będzie na starość. Najważniejszą chwilą w życiu każdego człowieka jest ta chwila, w której akurat się znajdujemy. Trzeba żyć tak, jakby ta chwila, w której się znajdujemy, była i ostatnią chwilą naszego życia, i pierwszą chwilą naszego życia, żeby ona była jak najlepsza. Trzeba żyć tak, jakby od tej chwili zależało całe nasze później zbawienie, całe nasze życie po śmierci. Takie te kleiki są bardzo smaczne.
I to jest w postaci lejącej, wylewa się do talerza. A jak to smakuje? Polewa się olejem, czy no niektórzy to i smalec, bo to na skwarkach robią sobie, z cebulką. I takie jedzenie Boże, bo to musi być trochę ziemniaków. Lejk tak zwany, bo niektórzy nie wiedzą, co to jest i nie jedli, nie mają pojęcia. Przy tym Ksiądz Jerzy Tofiluk jest profesorem nadzwyczajnym w KALPU oraz rektorem centralnym KALPU. No to smażone, to tylko tak za skwarka, tak on jest zdrowy, bo jest nagotowany. Kierownik Instytutu Ekonomicznego. Ja pamiętam, na UKS w Warszawie tam i założyciel klubu zdrowy, takie ogródek, no to takie drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tego, że tutaj to grono kilku, czy jak ja mówię, klubu inteligentnych kobiet i klubu Tygodnika Powszechnego, że mają miejsce te inicjatywy takie dynamiczne. Mamy potrzebę, jak mówię o sobie, przede wszystkim tego poznania innych kościołów. Mimo, że żyjemy obok, to czasami się nie znamy. To jest takie moje doświadczenie. Później można będzie się podzielić swoimi doświadczeniami. I na to zaskwarzenie. Ziemniaki się czuło. W jednym roku. Jakbyś jadła placki ziemniaczane na taka, ten smak taki. Miało miejsce takie wydarzenie, o którym chcę wspomnieć. No i to zaskwarzenie. Albo lubią też takie nasze wspólne, nasze uczelnie. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, która tutaj jest w Akropiskom i trochę dalej, bo Rajki z Lasu na Bielanach UKSW spotkały się z dwa wydziały teologiczne po to, żeby uczcić dwustulecie teologii akademickiej w Warszawie. Ale podali tylko kilka. To znaczy nie. Sympatyczne, miłe spotkanie najpierw właśnie w Lasku Bielańskim. Jak mi się udało odwiedzić, to ja nie wiem. Była rewizyta na Miodowej. A takie dwie zjeść, to się okazuje. I takie odgłosy po tym dwudniowym sympozjum, bo temu towarzyszyło dwudniowe sympozjum, bo w całej wspólnej deklaracji. Jednogłośnie przyjęte przez jedną Radę Wydziału i przez drugą Radę Wydziału. Odgłosy były bardzo, bardzo pozytywne. Tak do smaku. I wielu moich kolegów i koleżanek tam zrobili taki. Mówiło, że właśnie jest potrzeba takich spotkań, bo bardzo mało się znamy. Bardzo mało o sobie wiemy. Katecheza szkolna, czy inne jakieś formy, takie duszpasterskie, tutaj mówię o kościele katolickim, rzymskokatolickim, no często tej znajomości jakoś nie przybliżają, czy może mało przybliżają. Więc jest potrzeba takich spotkań, takiej wymiany darów, bo ekumenizm często się pojawia, zwłaszcza w środowiskach akademickich, z dyskusją teologów, którzy rozpatrują jakieś zagadnienia dogmatyczne. Tymczasem, jak podkreśla chociażby biskup Ryś, Grzegorz Ryś z Krakowa, ekumenizm jest wymiana darów. To jest no, życie chrześcijańskie, które polega na tym, że dzielimy się tym, co mamy najlepsze. Prawosławne trochę, nie wiem, tylko że... Księdza profesora miałem okazję poznać, tak może na tym przydługi wstęp, ale już kończę. Miałem okazję po raz pierwszy poznać na UKSW, właśnie był taki czas, kiedy na temat teologii prawosławnej właśnie miał wykłady ksiądz profesor i równolegle później w drugim semestrze były też wykłady z teologii protestanckiej. No cóż, dzisiejsze spotkanie, tak przychodząc po tym właśnie wstępie do naszego dzisiejszego spotkania, to chciałbym
zacząć od takiej ogólnej kwestii dotyczącej życia Kościoła prawosławnego w Warszawie, w Polsce, a później może ksiądz nam coś jeszcze uchyli, jakim rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o Wielki Sobór Prawosławny, który w ubiegłym roku był, odbył się. W mediach miał trochę czasu, ale niewiele. Ja miałem okazję przez internet oglądać, była taka możliwość oglądania dosyć dużego materiału przez internet tego soboru, ale to może za chwilę o tym. Rozpoczynamy wkrótce tydzień ekumeniczny. Tutaj też takiego własnego podwórka. Ja mieszkam w mieście Łodzi i tak się miło złożyło, że w tym roku kazanie u nas w katedrze katolickiej mówi biskup Szymon, arcybiskup prawosławny, i później jest nasz arcybiskup w katedrze prawosławnej głosi kazanie. I ta właśnie na przykładzie tej mojej diecezji współpraca, spotkania są, nie powiem na porządku dziennym, bo bym przesadził, ale są częste, muszę powiedzieć. W zeszłym roku, pod koniec maja na przykład, mieliśmy takie wydarzenie, że klejcy z seminarium z koła liturgicznego zaprosili arcybiskupa Szymona, który wracał do seminarium, takie spotkanie wieczorne, które było później bardzo dobrze oceniane przez seminarzystów. Byli nasi, Franciszkanów też, Sławiewnik, więc takie spotkania poza tym już trochę takim rutynowym, jeśli tak można powiedzieć, może tak nie powinno się mówić, ale tym takim tygodniem, który już tak wszedł w tradycję kościołów od połowy stycznia. Oprócz tego są różne inne właśnie inicjatywy, często inicjatywy oddolne, jak chociażby właśnie ta inicjatywa spotkania, rozmowy na temat prawosławia z arcybiskupem Szymonem w łódzkim seminarium. Księdze profesorze, chcielibyśmy na początek dowiedzieć się, czym żyje Kościół prawosławny w Warszawie, w Polsce, oprócz zwyczajnej pracy duszpasterskiej, prawdopodobnie w Kościele Prawosławnym, bo to będzie się wychodzi. Czym żyje, czy są jakieś priorytety, czy są jakieś działania takie, nadzwyczajne i takie, które wyróżniają jakby ten czas od takiej zwyczajnej pracy duszpasterskiej. Kościoła. Ona poszła za to. Warszawa jest zmianą, Polska też przez to jeździmy. I szła potem, bo taka zadowolona była. Mówi, Boże, to ten mój jakoś. Tam jest na pewno, nie raz. Coś jakieś dziwne, takie od srebra. Nie słychać. O, przepraszam, będę starał się głośniej. I ta Basia Bogosławska, znaczy, ja myślę, że to jest taka pytanie, chyba jest przygotowań, ale nie powinno być wydarzeń nadzwyczajnych. Kościół jako organizm boskoludzki ma jedno zadanie, wyprowadzić swoich wiernych do Królestwa Bożego. Ja myślę, że na tym się skupia, a to, że są różne sposoby, środki, różne metody, które są w Kościele, to możemy mówić, powiedzmy, że dzisiaj, powiedzmy, edukacja jest ważna, katecheza jest ważna. Nie wiem, walka z dzieckością, czy też sekularyzacją, ale najistotniejsze wydaje mi się to jest to, co ksiądz powiedział, że jednak chyba jest cykl liturgiczny i cały czas jakby mówienie tak, o prawosławiu i konieczności zbawienia. To jest pierwsza. Priorytetem jest oczywiście dzisiaj, co jest problemem. Że prawosławie w Polsce jest umiejscowione jednak troszkę bardziej na wschodzie. To są tereny wschodniej Polski i w
stronie południowej, które z różnych właśnie względów to jest wyzwane Polską. On w większości mieszkańcy różnych publikacji, to jest problem. To jest problem, powiedzmy, byśmy powiedzieli, że w różnych miastach może zachować bardzo łatwo anonimowość. Następna ważna rzecz, duże miasta, w dużych miastach jest dużo więcej. Z tego domu dziecka, z tego Mareczka. Ona miała takiego męża Mariana Charkowskiego, który, tak jak opowiadałam, miał żonę Julę, 20 lat od tego Mariana Charkowskiego starszą, tu na Waszyngtona 20 i ta Jula mnie zaprosiła. O 20 lat. Udane małżeństwo. Ona pilnowała kasę, wszystko, jak obiad mi dawała, to musiała sama podać na stół, choć jej się trzęsły ręce. A szczególnie to było... Także on, jak mówimy, to jest on. No i on mówi, ona mówi, że ja mam pieniądze, mąż to tylko chodzi, bułeczki kupuje, mleko, to. No i ten brat Marian Charkowski, jak oni mnie zapraszali na obiad tak honorowo, jako tacy staruszkowi, to on grał na skrzypkach. No to więc na skrzypkach, także tu u świadków sztuka kilka osób, ale co ciekawe, to pokazał mi zdjęcie, że na Bożej była oficjalnie sala królewska w latach 50. Sala królewska. I potem ją zamknęli, jak w latach 50. Te świadku do więzienia wzięli. Ale to muszę powiedzieć, raz mówili, a to mohery głupie, bo to dadzą się pociągnąć, że to albo szpiedzy komunistyczny, albo szpiedzy... ...że w jego diecezji, w Sandomierzu samym, miało miejsce taka... Tak. Albo szpiedzy amerykańscy, no bo to z Ameryki. Ta wiara, czy to... ...rodzin z Ukrainy, prawosławny. Nie chodziło o mnie, nie chodziło o tak. Dosyć dużej liczbie i jakiejś sprawy. Wszystko zagadło w wielu sprawostwu właśnie na tego, którego parafii te rodziny tam mieszkały. No, jak ksiądz proboszcz ma z nimi kontakt? On mówi, zaprosił, mówi na katechezę szkolną, mówi tą katolicką. Biskup mówi, takich rzeczy nie wolno robić. Mówi, trzeba było najpierw zorientować się, gdzie jest najbliższy punkt prawosławny i tam tę młodzież odesłać, czy skontaktować głównego prawosławnego właśnie z tą młodzieżą ukraińską prawosławną, która z rodzicami